Witam, jestem Delter, a to jest nowa seria, którą będę robił z moim kolegą Jaro. Mówię szybko, ponieważ nagrywam to trzeci raz, ten początek. Jestem już z tego powodu troszkę nerwowy, ponieważ za każdym razem starałem się mówić to szybko, a wychodziło mi z tego 9 czy 15 minut, a takich odcinków informacyjnych raczej robić nie będę, bo będzie was nudzić patrzenie na tą ikonę migającą, kurde. Ultimate Edition, czy inne napisy, co tu będą, nie? Dobra. Otóż jest to nowa seria, będziemy ją robić z kolegą Jaro. Będziemy ją robić na serwerze gracza Hubertico, który się łaskawie na to zgodził. Oczywiście poznacie wszystkich graczy tego serwera. Dzisiaj serwer jest wyłączony, albo może już włączony. Nie, wyłączony. Będzie włączony, będziemy grać. Jest wyłączony, nie będziemy grać, proste. Gramy na języku polskim, by młodsi gracze, którzy jeszcze nie rozumieją, powiedzmy, angielskiego, rozumieli wszystko. I żeby po prostu wygodniej się gra na języku polskim, a sama ta czcionka na przykład mi się bardzo podoba w Minecrafcie. Wkurzała mnie ta gruba, ja lubię właśnie takie małe czcioneczki. A jeszcze najlepiej jak są pokręcone. Tak, jestem dziwny. Głos też mam dziwny. Nigdy w życiu nie nagrywałem nic na YouTube z głosem. Znaczy nagrywałem do filmików z Air Rivals króciutkie scenki. Ale tak, jestem nowy w robieniu czegokolwiek z Minecrafta w filmikach, więc śmiało możecie mówić, co robię źle. Proszę o, żebyście w komentarzach wysyłali, jaka według was mogłaby być nazwa dla serii tej, którą będziemy robić. Pytania, propozycje, co możemy w niej robić i w ogóle wszystko. Co tam chcecie, możecie mi pisać, krytykować, wszystko. Tylko nie gadajcie, że mam jakiś dziwny głos, bo naprawdę nie jestem, powiedzmy, dzieckiem, na które z głosu może być tak słychać. Nie wiem. Po prostu z głosu podejrzewam, że mnie słychać, jakbym miał z 13 lat, bo mikrofon mam taki, że nic nie mówcie. Mam 16. Tak, nie jestem dorosły. Nie wstydzę się. Robię po prostu tą serię i tyle. I mam nadzieję, że nie będzie jakichś problemów z tego wynikać, że wam się to nie spodoba. Jeśli się nie spodoba, to nie oglądajcie dalej, proste. Ja robię to dla tych, którym się to podoba i którzy chcą to oglądać, dobrze? Taka mała prośba ode mnie na przyszłość. Otóż dobrze, mówił Delter, do widzenia. Komentujcie, subskrybujcie, co tam chcecie. Bye bye, goodbye. Do widzenia wszystkim. Nara.